Siemaneczko mordeczki, z tej strony Zamiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Dragonite, odcinek z serii Dragon Day. Dawno jej nie było, bo było teraz ostatnio w bity rzucakami oraz Stepanie. Pojawiła się także ruletka challenge, właśnie jeśli chcecie ruletkę challenge dobić tutaj 1200 łapek w górę. No i co, mam dzisiaj dla was także te wyniki tej premki, którą losowałem w poprzednim odcinku. Zwycięzca jest po prostu screen w opisie oraz te dwa VIPy, które rozdałem z poprzedniego odcinka, też są w opisie, screeny tych osób, które po prostu wygrały to. Do osoby, która po prostu wygrała tą premkę, napisałem już e-mail. No i co, jak co odcinek właśnie wam coś rozdaję, mam dzisiaj dla was do wygrania premeczkę znowu. Jedyne co musicie zrobić, to dobić 800 łapek pod tym odcinkiem, napisać komentarz ze swoim e-mailem i napisać coś autorskiego, co mnie zaciekawi. Nie wiem, może być to jakaś historia, coś ciekawego, co się ostatnio wydarzyło na świecie. Po prostu musi mnie to zaciekawić. Osoba, która najbardziej mnie zaciekawi, po prostu wygra tą premeczkę. Jeśli dobijecie pod tym odcinkiem 1000 łapek, to będą w kolejnym odcinku dwie premki do wygrania, więc myślę, że się opłaca dobić to 1000 łapek. I co? Ja wam nie przedłużam tego wstępu i zapraszam do oglądania. No, mam nadzieję, że dobijecie te 1000 łapek. Proszę, nie podpuszczam was. No i zostawcie suba, bo wiecie, 10 tysięcy. Dzięki, dzięki za 10 kafli subów. Znaczy, jeszcze nie ma 10 kafli subów, ale dzisiaj już pewnie będzie, więc no, zapraszam do oglądania tego odcinka. Pozdro. Dobra, czat, patrzcie, to w ogóle mam tu typa w kubie, nie wiem skąd on się tutaj wziął. Dark coś tam. Mam nadzieję, że mi się go jakoś kurde uda zabić, bo no przypał trochę lekki. Nie może sam tutaj jak po tym moim kubo idzie hasać. Dobra, gości może poliżę? Nie, nie polizą niestety. On z tego co mi się wydaje, to wbiegł za mną, wbiegł do mnie z słoniarką, tam jak biegałem z fosy. Ale kurde no, gościu musi być zostać skarcony, tak? Nie będzie już takiej opcji. Przysi nas kurde przebijać, nie wiem, w 5, 6. Dobra, gościu. Mi się coś wydaje, że mi się go uda jakoś zabić. Dobra, set jest w miarę okej. Ile mam ranku? O kurde, mam prawie 700 ranku, no przyda mi się jakiś ranking nabić. Więc akurat będzie spoczko. Tylko byle nie polizać od tego typa. No gościu, dawaj. Już się powinna kończyć regenka powoli. Czemu się nie powinna skończyć regenka? O kurde, żeby nie polizał. Ja pierniczę! To był pewien kill, to był pewny frag. O ja pierdziczę. Ja pierniczę, to był pewien kill. Ten typ już nie ma żadnych itemów. Chodź do czat, w ogóle mi tu gilie przebija mnie. Te XSX, co jak byliśmy kurde na live'ie. Paruby, co nie? I ten Adix to widzę jest bez koksa, może to policzę gościu. Gdzie on jest ten Adix? No i padł gościu, dobra, zabiję jednego, więc jest elegancko. Nie będą mi kurde jakieś paruby gili przebiały. Więc jest git kurde chyba, co? Czat. Dobra, patrzcie to ludzie, ja sobie przyszedłem pod gili UKB. Oni mają tej właśnie gilię komiego kuba. Jest tej Strange 2. I co, no fajnie było właśnie takiego gościa zabić sobie. O kurde, nie mam speeda. O, bo ja nie mam koksa, kurde. Dobra, fajnie było właśnie go zabić takiego gościa. Czy ja sobie wezmę efekty, dobra, speed. I lecimy z gościem w tangosy. O, manik mini solo. No, no, dawaj gościu, bitka. Tak o, z buta, na krawędzi. Mam nadzieję, że gościu nie będzie uciekał. O, wpadł gdzieś na dół, do nóżek. No to ja tu za nim skakuję, bo ja sobie wziąłem rzucaki. Mam rzucaki, więc elegancko. To sobie wyrzucę od razu TNT, żeby on tu nie mógł koblować. Więc lecimy od razu w gościem. Ile ma ranku? 416. No mi się zawsze jakiś ranking przyda, bo ja mam mały, kurde, bo zginąłem parę razy. Znaczy parę razy, dokładnie 9 razy, więc trochę lipa, że tak powiem. Dobra, secik jest w miarę okej. Pewnie zapytacie, dlaczego się tak dlaczego tak słyszycie takie ode mnie, jakby to powiedzieć, dmuchania. A no właśnie dopiero wróciłem z siłki, więc no mam trochę tak, wiecie, tętno, jakby to powiedzieć, tętno, takie podniesione tętno, nie? Że wiecie, taki zmęczony jestem tak jakby lekko. Ale no, mam nadzieję, że to za jakiś czas mi się naprawi, bo no jestem dosyć wyrąbany, nie? Jednak godzina na siłowni tak na 60%, no to jednak jest trochę męczące. Dobra, kurde, bo ten gość mnie dogonił w koksach z tego co widzę. I są jakieś lagi lekkie, ile osób? 910 osób na serwerze, a no to nieźle, kurde. Halo, halo, gościu. Ile jemu może zostać koksa? Mam nadzieję, że mu niewiele już koksu z tego. Regenki zostało i ostatni koksy go mi się wydaje. Bo jak tak, no to trochę lipa będzie z tym, bo chyba nie chciałbym tutaj sobie zginąć. Halo, halo, gościu. O, właśnie było tak jakoś strefować, coś w tym stylu. Dobra, powinna mu paść regenka za chwilę. O, i teraz go zabić. Elegancko. No i w dobrym momencie się w niego wbiłem. No i patrzcie, picobello. Ale dobry moment, uczyłem. Mi jeszcze taki spam poleciał, gzy. O kurde, ludzie, dziękuję za taki spam, ale ja jestem po prostu zwykłym graczem grającym na Dragonie, nie musicie pisać gzy, nie?
Chyba, że zginę, to wtedy możecie pisać. Są to mają jakieś stręże? Sety, o dobra, znikło mi to, więc ja się po prostu widzę z wami przy jakimś następnym killu, więc elo. Albo przy deadzie. Zostawcie łap. Patrzcie ludzie to, przyszli mi tu przebijać jakieś typy. Kuboid. No i gościu chyba co sam nogi zrobił, bo się zrzucał za mną perły i się zbugował w klocku, więc no unlucky, unlucky trochę. I bardzo dobrze go zabiję w tych nogach, bo mnie wkurzyli trochę, bo no przychodzą cały czas pod mój kuboid, wysadzają TNT, grifują teren. Nie wiem po co grifują cały czas ten teren. O, gościu ma prawie 800 ranku. No i bardzo dobrze. Nie będę nawet za nim płakał, że on zginie sobie. Nawet wręcz się będę cieszył, że aż tak chamsko go zabiję, bo naprawdę to jest, wiecie, trochę takie irytujące, że tacy ludzie tu przychodzą pod ciebie pod kuba po to, żeby, nie wiem, pokazać się na odcinku coś w tym stylu. No, bo nie widzę żadnego innego powodu normalnego. Rzucę sobie jeszcze stręcz, żeby go szybciej zabić, więc elegancko. On chyba ostatniego koksa zje. Nie, dobra, jeszcze ma koksy. No i polizał jeszcze elegancko, nie mógł zjeść koksa. 54 ranku, dostałem jeszcze mnóstwo emeraldów. Kolejny spam na czacie, dla mnie poleciał gzy. Dziękuję wszystkim za te gzy, co piszą. O, takich ludzi nie wiem, nie powinno się w ogóle wpuszczać na taki serwer, co nie wiem, przychodzą tylko pod kuboidy tych osób, które nagrywają i nic innego nie pokazują, bo chcą się po prostu tylko pokazać na odcinku, więc no generalnie to nie polecam. Dobra, wyrzucę z tego seta i wezmę emeraldy, bo naprawdę gości miał sporo i no, po prostu widzimy się już przy następnym killu. Halo. Dobra, jak się tutaj gościu pisze, dusi mnie dym, pisze, kto chce killa TP, no niby jest to odcinek z... odcinek z kurde z tego... z Dragon Day, ale kurde, postanowiłem, że takie właśnie jedno tepnięcie do właśnie takiego jednego ufolutka z Dragona będzie chyba taki spoko dodatkiem. Tylko czy ten gość mnie chce tepnąć? Halo, to jest pytanie. Tepa dusi mnie dym. Halo, o, tepa mnie, dusi mnie dym, więc elegancko. Czy uda mi się dobrać koksa? Dobra, chyba mi się uda dobrać koksa. Udało mi się. Mam nadzieję, że on gdzieś tutaj nie tepnie. Dobra, jednak się pomyliłem. Jednak standardowo tepnęli mnie w nogi. I oni mają speeda, tak? Znaczy, tu, stręża. Więc ja sobie teraz też zakupię takiego strężyka. Siłka i lecimy. Dusi mnie dym, kurde. Gościu ma nick, więc zobaczymy, czy go tak naprawdę i będzie dusił dym, jak ja go będę bił. Halo, on ma 480 rank, no. Teoretycznie, jeśli ma taki ranking, to nie powinien być jakiś trudny do zabicia, ale to jest jego kumpelito. Aha, czyli dwóch na jednego będzie, no, okej. Czyli zapowiada się ciekawa bitka, tak? Dwóch na jednego. Banda łysego, i co jest, lag? O kurde. Był jakiś lag, kurde. Ej, o, gościu ma laga, dobra, zabijam go na tym lagu. Dobra, nie zabijam go jednak na tym lagu. Odlagowało go. Aj, myślałem, że poliżę. Szkoda, szkoda, że nie polizał. Chyba się zapowiada tak, że... chyba, że tutaj zginę. Chyba, że jakoś, nie wiem, magiczny sposób ucieknę, ale to się nie zapowiada. Czy ten gość będzie uciekał? Nie, no gościu, nie uciekaj. Wariacie, no. Kurde. Wjeżdżam tu za nim, jolo. Siemano, gościu. Jestem z nim w jednej kratce, jolo. Dobra, bo mi padł koks. Set się w miarę trzyma. O, jemu padł, właśnie banią padła. I poliżę. Jak on nie pulizał? Przecież na refilach jedzie. No nie. Jasny gwin, no. Myślałem, że ten gościu jechał na refilach, ale chyba jednak się pomyliłem. Dobra, gościu. No i mnie bije ten jego kumpelito w nogach. Więc nie zapowiada się zbyt ciekawie moja tutaj przyszłość w tych nogach. Tak powiem, unlucky trochę. Czy on ma kok, czy on ma stręża? Nie wiem, czy mam stręża, ale zjadłem koksa w razie był. Halo, halo, gościu. Trochę lipa. Szczerze wam powiem. Nie wiem, czy się klepać do końca tutaj, czy uciekać. A gdyby ten gościu polizał, to na pewno by było spoczko. Takie spoko rozwiązane właśnie. A ten mógłbym uciec. Ten gość jedzie na refila chyba, tak? Bo coś zjadł dwa razy podczony, jakieś jabłko zjadł. Ale nie wiem jakie. O, banio padła. Sorry za spację od razu. Za klawiaturkę. Dobra, chyba on ginie. Kurde, żebym ja tu nie plizał. No kiedy on zginie, że on nie ma bani już. No kurde, on już nie ma bani, dobra, już padł mu cały set. Dawaj gościu, gin szybko. No, no, dobra, padł. Czy miał koksy? Nie miał koksów. Teraz tak, no i ja zmykam stąd. Szybciutko, gdzieś tutaj zmykam. Okej. Czy mi się udało uciec? O, to jest pytanie. No teraz, jak widzicie, zwiększyli antylogout na serwerze. O 5 sekund, bo jest 30. O, jaki spam do mnie poleciał. Gzy, 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 zombiaczek, gzy. Dziękuję czat za ten spam. Nie musicie do mnie spamić. Jestem zwykłym ufolutkiem, który sobie po prostu gra na Dragonie. Więc nie wiem, niepotrzebny jest ten kompletnie spam. Dobra, bo ten dusi dym tutaj już nie widzi. Czy mi się udało uciec, kurde? O, to jest pytanie. Szybko. Udało się. O, to jest właśnie Perhere z gildii GG, który pisał do mnie, że mam tam widok na klepę, baza? Będzie ucieczka?
Dobra, gość chyba nie chce mnie gonić, więc mamy ucieczkę. Jeszcze z killem. Więc możecie stawić łapkę w górę za to właśnie takie tepnięcie, które mi się po prostu powiodło. Więc widzimy się przy następnej akcji. Ale ci ludzie to biegną sobie przez mapę w poszukiwaniu klepy. A tu znalazłem taki fajny kuboid Gildi Smag. No, powiem jak na dwie osoby, to zbudowali całkiem ciekawy kuboid. No i polecam, polecam. I zachęcam do budowania właśnie takich zamków minimalistycznych jak Gildia Smag, bo naprawdę ozdabia to mapę i ciekawie to wygląda po prostu jak się biega, więc no. Tak po prostu chciałem to dodać do odcinka. Pozdrawiam Gildia Smag. Patrzcie to, przyszli znowu pod nas pod kuba, ta sama gildia, co cały czas przychodzi, kurde. Już naprawdę wkurzają. Jeden właśnie gościu wpadł do fosy, więc no wypadałoby go zabić, bo naprawdę to jest irytujące. Już ta gildia to bodajże cię, czwarty, piąty raz przyszła. No naraz nawet dwóch nie będą bili, no to nieźle. Czy wjedzie to za mną, ten gościu wjechali za mną, no to nieźle. Ach, jak widzicie, no ludzie są naprawdę idiotami czasami. O, i wbił za mną do żubika, do kuboida, no i elegancko. Pięknie. Dobiorę sobie koksy, żeby byle zabić gościa. Jeśli oni mogą tu przychodzić pod nas, pod kuba, zabijać nas cały czas, nie wiem, w 5-6, to czemu my ich nie możemy zabijać? Walczak, Walczak, uciekaj! O kurde, żeby Walczak tutaj nie zginął, bo on bez seta. Nie, Walczak, uciekaj! Walczak, trzymaj się! Od Walczaka z daleka, gościu, od Walczaka daleko, no i... Z daleka od Walczaka, gościu, nie ma, bronimy Walczaka. Lak? To nie jest lak. O, zginął Walczak niestety. To teraz tego gościa zabijamy, no i pad, elegancko. Jest zabity gościu, na lagu zedał sobie. Ale powiem tak, no trudno się mówi. Są typy natrętne, przychodzą pod kuba. Więc no, sobie zginął na lagu, trochę wykorzystałem fart mój, który mam dosyć bardzo duży. O, tutaj majster ten fajnie napisał: pozdrowie ty, pozdrawiam ci również majster, więc jeszcze Loki, jaki ma nick? Loki Kaloki, też również cię pozdrawiam mordeczko. Za GZZ też mi napisałeś. No i do, po prostu widzimy się przy następnym. Gadawajcie go tu. Dobra, idziemy tam, wbijam. O kurde. Tylko czekaj, se łuk zostawię, bo jeszcze mi zeżorą psy. No, 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 nie chodźcie w niego. Ale co, nas tu jest, ja opierniczę. Ej, bo tu jest wyjście nad nami. O, na perły pewnie. O, kolejny. Ej. Ej, iść tam czy nie? No, znaczy nie wiem, bo nas tu jest w sumie dużo, ale... Wypuść trochę, staru. Ej, chodź do... Co tak tu ciemno? Będzie na równym lepiej, kiedy... Ej, nie podoba mi się... Nie, no bo tu jest trench, lepiej nie, niech tak zostanie, kurde. Ten jeden próbował. Dobra, powinni zrobić tak... Ej, wiesz co powinni zrobić? Tutaj taki plugin, że tylko gildia ma dostęp do bacony, do efektów bacona. Dobra, nie gadaj teraz. No. Kurde, gdzie jest ten gość? Bicie go. Weźcie go jakoś zakoblujcie czy coś. Tego hejdet. O tego pozwolonego stawaj. Dobra, ile tam jest ich? No trzech, czterech. Ej, zginę! O, co? Cały set mi padł. Poszedłeś? Liżesz. Cały set mi padł. A zlizałeś? No nie, cały set mi padł. Nawet... ja pierniczę. Zginąłeś. Nie pozdrawiam. Dobra mordeczki, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zostawiliście tutaj łapkę w górę oraz dzwoneczek z subskrypcją. Jeśli dotarliście do tego momentu, możecie napisać też komentarz, w którym napiszecie hashtag kiełbasy. No, hashtag kiełbasy, żebym wiedział, kto ogląda filmy do końca. Więc pozdrawiam wszystkich, którzy dotarli do tego momentu i dziękuję za oglądanie. I do następnego odcinka. Piona!